21 stycznia, środa, dziś Dzień Babci. Witam je wszystkie serdecznie i pozostałych Państwa oczywiście też. Artur Kisielewicz, zapraszam na magazyn miejski. Dzisiaj w wydaniu Flomart Wino Wrocławiu. Tancerze poszukiwani. Już wkrótce w Inowrocławiu powstanie pierwszy Flomart, czyli Pchli Targ. Sprzedawać, kupować lub zamieniać będzie można na targowisku staromiejskim przy ulicy Orłowskiej. Kupić lub wymienić towar na inowrocławskim Pchlim Targu będzie można już w połowie lutego. Właśnie wtedy ma zostać otwarta dla handlowców pierwsza hala. W pierwszej kolejności ruszamy z budynkiem B. To będzie taki swoisty market, gdzie będziemy my bezpośrednio sprzedawać wszystkie produkty. Będą to nasze produkty, ale będą to też produkty różnych ludzi, którzy będą je do nas przynosić. Ludzie mogą je zarówno sprzedać, wymienić, albo oddać właśnie w komis, jeżeli cena ich nie zadowoli. No to po prostu wystawią i określą konkretną kwotę. No i w ten sposób będziemy szukać dla nich klienta. My wiadomo, tutaj będziemy się rozliczać jakby na zasadzie prowizji od sprzedanego już produktu, bo na początku wszystkie, całość będzie można tutaj przynieść do nas za darmo. No a jeżeli chodzi o same bony, jeżeli chodzi o sprzedaż, no to tutaj już jest kwestia tego, czy ta cena tak naprawdę będzie zadowalająca i dla nas, no bo produkt też musi być dla nas ciekawy, no i czy klient będzie zadowolony z tej ceny, którą mu też zaproponujemy. Na miejscu będzie można nabyć rzeczy codziennego użytku, od książek po przeróżne domowe sprzęty. Flowmarkt to wielka szansa, by wszelkie skarby, jakie trzymamy w naszych domach, piwnicach czy garażach, wreszcie ujrzały światło dzienne i być może potencjalnego nabywcę. To nie koniec pomysłów. W sobotę 2 maja ma zostać otwarty większy budynek A. Wtedy też będzie można zakupić towary od handlowców, którzy oferują swoje przedmioty w każdą niedzielę na włocławskim Pchlim Targu. Kujawskie Centrum Kultury ogłosiło nabór do grupy tanecznej. Poszukiwani są tancerze w wieku 11-12 lat. Moda na taniec wciąż nie słabnie. Tańczą wszyscy, niezależnie od wieku. Kujawskie Centrum Kultury ogłosiło nabór do nowej grupy tanecznej, dzięki której wielu pasjonatów tańca będzie mogło zrealizować marzenie o występach na scenie, a także skonfrontować w przyszłości swoje umiejętności na turniejach i festiwalach. Przygodę z tańcem można rozpocząć w każdej chwili, do czego przekonuje instruktor grup tanecznych działających w KCK-u Elena Kwiatkowska. Organizujemy nowy nabór do sekcji tanecznej. Zapraszam młodzież w wieku 11-12 lat, mogą być to dziewczyny i chłopcy, chcące tańczyć. Będą różne rodzaje tańce, hip-hop, disco, możliwe, że zahaczymy również o inne formy tańca, również jazzowego. To już będzie zależało od Waszych predyspozycji. Zajęcia będą się odbywały we wtorki i w czwartki o godzinie 16:30. Godzina, półtory będą trwały zajęcia ze sobą. Koniecznie trzeba przynieść buty sportowe, dresy, podkoszulek na zmianę. Zajęcia są nieodpłatne i odbywają się w Kujawskim Centrum Kultury na ulicy Kielińskiego 16. To jest sala taneczna. Zapraszam serdecznie. Pierwsze zajęcia dla nowej grupy odbędą się już 22 stycznia o godzinie 16:30. To wszystko na dziś w magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Pamiętajcie o Dniu Babci, ale i jutrzejszym święcie dziadków. Do zobaczenia. Szesnastego stycznia w Teatrze Miejskim odbył się jubileusz 110-lecia działalności wodociągów inowrocławskich. Po raz pierwszy wodociągiem z Trzask do Inowrocławia woda popłynęła 10 stycznia 1905 roku. Jubileusz tego zdarzenia świętowano w doniosłej atmosferze. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych, a ponadto duchowieństwa. Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się również prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie i przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowych z Torunia, Grudziądza, Kielc i Bydgoszczy. Piękny jubileusz był okazją zarówno do wspomnień, jak również podkreślenia zasług pracowników i wręczenia odznaczeń. Te najważniejsze, bo nadane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego długoletnim i wyróżniającym się pracownikom, wręczył wicewojewoda kujawsko-pomorski Elżbieta Rusielewicz.
Złoty Krzyż otrzymał prezes Stanisław Kowalewski, a złote medale Marian Dąbek, Alfred Hoffman i Mariusz Andryszak, który w wodociągach przepracował aż 37 lat i nie wyobraża sobie, by mógł pracować w innym miejscu. Taki szmat życia swojego, że nie widzę tutaj już innych możliwości po prostu, ani zmiany. Czy pana przygoda z wodociągami wiąże się tylko z jednym stanowiskiem, czy na przestrzeni lat te stanowiska się zmieniały? Oj nie, zmieniały się na przestrzeni lat wielokrotnie. Proszę panią, zaczynałem tutaj jako operator sprzętu ciężkiego, jako operator koparki. Później tam różne etapy były ze względu na stan zdrowia. Obecnie jestem kierowcą zaopatrzeniowcem, magazynierem w tym przedsiębiorstwie. Poświęcił pan przedsiębiorstwu spory szmat swego życia, spory kawał swego życia. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia przedsiębiorstwo właśnie na przestrzeni lat? Może pan się akurat wypowiadać, bo był pan przed tymi wielkimi zmianami, w trakcie i myślę, że jeszcze kilka zmian pana czeka. No, jednym słowem mogę określić, że to jest kosmos. Ja w 78 roku, jak tutaj do pracy przyszedłem, Było to całkiem inne przedsiębiorstwo, nieusprzętowione, szereg prac, jak tutaj było na tych folderach pokazane. Ludzie po prostu pracowali ręcznie, odkuwali kilofami asfalt. No potem już wiadomo, koparki, sprzęt. Było całkiem... Całkiem inaczej. To jest, że tak powiem, przeszliśmy w XXI wiek. No, zmiana jest olbrzymia. Listy gratulacyjne przyznane przez prezydenta Ryszarda Brejzę otrzymało 15 pracowników. Z kolei zarząd spółki przyznał 21 wyróżnień. Choć po gruntownej modernizacji nowrocławskie wodociągi dzisiaj niewiele mają wspólnego z przedsiębiorstwem sprzed wieku, cel i misja nadal pozostały takie same. Znaczy, dla wodociągów w Polsce zawsze najważniejsze jest dostarczanie wody i odbieranie ścieków na bieżąco, bez przeszkód, tak żeby wszyscy mieszkańcy miasta mieli dostęp do wody i możliwość odprowadzania ścieków ze swoich mieszkań, posesji, nieruchomości. I to jest głównym celem każdego przedsiębiorstwa wodociągowego w Polsce, naszego również. Oczywiście cieszymy się, że udało się w tym czasie wybudować wiele kilometrów nowych sieci, że udało się wymienić wiele kilometrów sieci, które były już stare, ulegały często uszkodzeniom. Cieszymy się, że udało nam się zmodernizować wiele obiektów, takich jak przepompownie, oczyszczalnia ścieków przede wszystkim, bo to stanowi podstawę prawidłowego działania gospodarki wodno-ściekowej. Myślę, że ważnym jest to, że udało się stworzyć taką atmosferę, w której ludzie czują się w przedsiębiorstwie dobrze. Przynajmniej większość z nich jest zadowolona ze swojej pracy. Myślę, że oczywiście zdarzają się przypadki jakichś kłopotów rodzinnych czy różnego rodzaju problemów, które wpływają generalnie na jakość życia i czasami mogą być odbierane przez ludzi w sposób negatywny, ale tak jak zostało powiedziane przed chwilą podczas uroczystości, staramy się stworzyć taką atmosferę, żeby wzajemnie zrozumieć potrzeby naszych klientów, kontrahentów, pracowników i w jakiś sposób to pogodzić. Jest to oczywiście bardzo trudne, ale nie niemożliwe. Robimy wszystko, dokładamy wszelkich starań jako zarząd i Rada Nadzorcza nas w tym wspiera, oczywiście pan prezydent, żeby te relacje pracownicze mogły wyglądać jak najlepiej, żeby spółka realizowała stojące przed nią zadania i myślę, że to jest wyzwanie na kolejne lata. Jak państwo widzieli, było wiele osób wyróżnionych, a tak naprawdę to jest tylko część ludzi, którzy są długoletnimi, dobrymi, nieraz wzorowymi pracownikami, ale no nie jest możliwe wyróżnienie wszystkich jednocześnie i stąd jest taka sytuacja, że tych najbardziej zasłużonych, wyróżniających się pracowników staraliśmy się docenić i znalazło to odzwierciedlenie również zarówno w odznaczeniach państwowych, jak i w wyróżnieniach prezydenta i zarządu. Wielokrotnie padały takie słowa podczas dzisiejszej uroczystości, że bez wody nie ma życia. To oczywiście prawda i nikt nie będzie z tym dyskutował. Proszę powiedzieć, ilu w tej firmie mamy bohaterów dnia codziennego, bo tak chyba można nazwać pracowników przedsiębiorstwa? No jest to 168 osób. Myślę, że bohaterstwo to może zbyt wiele powiedziane, ale na pewno solidna praca, która pozwala zapewnić ciągłość dostaw wody do naszych mieszkań. Jeżeli zawsze można lepiej i więcej, to jakie cele stawiacie sobie na kolejne lata?
Cóż, naszym celem jest poprawa jakości usług. Do tego zawsze trzeba dążyć. Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej, jak mówi stara sentencja. Natomiast trzeba brać pod uwagę możliwości. My wiemy, że bardzo często zdarzają się sytuacje awaryjne, kryzysowe, że są powody do narzekań, że czasami gdzieś tej wody nie ma, czy jakość tej wody budzi zastrzeżenia naszych odbiorców, ale to nie wynika z tego, że lekceważymy naszą pracę, czy nie wykonujemy swoich zadań, ale po prostu tak wynika niestety czasami ze zrządzeń losu, które powodują awarie, które powodują zakłócenia w dostawach. I takie zdarzenia niestety były, są i będą, bo nawet nowe urządzenia bardzo często zdarza się, że odmawiają posłuszeństwa. Cóż możemy powiedzieć? Woda, którą wydobywamy w czaszkach od 110 lat, jest wodą szczególną. Ona jest wodą bardzo żelazioną i bardzo twardą. Dlatego problemy z uzdatnianiem tej wody były, są i pewnie będą. Natomiast będziemy starali się zmodernizować nasze ujęcie i na tym etapie będzie możliwe zagwarantowanie stabilności, powiedzmy, procesów uzdatniania wody, procesów pompowania i myślę, że to jest przed nami najbliższe zadanie. Podczas uroczystości jubileuszowej nie zabrakło przemówień, życzeń i gratulacji. Prezentacja multimedialna przypomniała piękną historię inowrocławskich wodociągów, która obfituje wiele wspaniałych wydarzeń, cegiełka po cegiełce budujących i umocniających pozycję firmy. Zarówno pracownicy, jak i zarząd nie zapominają jednak o swoich początkach. Historia wodociągów inowrocławskich sięga 110 lat. Po raz pierwszy woda z ujęcia w Trzaskach popłynęła do miasta 10 stycznia 1905 roku. Od tego momentu miasto zyskało świeżą wodę pitną. Dalej już następował ciągły rozwój wodociągów inowrocławskich. Przybywało urządzeń na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Równie stara jak historia ujęcia wody w Trzaskach jest historia wieży ciśnień przy dzisiejszej ulicy Zofiówka, która jest bardzo charakterystycznym punktem architektonicznym miasta. Przedsiębiorstwo w sposób ciągły stara się dbać o swoje urządzenia, rozbudowujemy infrastrukturę zarówno wodociągową i kanalizacyjną, przybywa z każdym rokiem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przybywa również urządzeń na tych sieciach, szczególnie przy pompowni ścieków. Przedsiębiorstwo uznaje za swój największy sukces na przestrzeni niekoniecznie 110 lat, ale chociażby tych ostatnich 10. Przede wszystkim stabilność tego przedsiębiorstwa, ciągły rozwój, zakup nowego sprzętu, modernizację obiektów, skrócenie chociażby czasu usuwania awarii, gdzie kilkadziesiąt lat temu awaria trwała praktycznie cały dzień. W tej chwili przestoje w dostawie wody są dosłownie kilkugodzinne. Staramy się w sposób ciągły podnosić jakość naszych usług. O oprawę muzyczną zadbał kwartet Pro Arte, któremu towarzyszyła sopranistka Agnieszka Olszewska. Słodkim zwieńczeniem świętowania był okolicznościowy tort.